Po pierwsze, chciałbym Cię powitać bardzo w szeregach naszego klubu. Powiedz mi, co zdecydowało o tym, że podpisałeś kontrakt właśnie z katowicką Gieksą? Witam serdecznie, przede wszystkim na początku. Co zdecydowało? No, ja od zawsze uważałem, zimą nawet się pojawił temat, aby tutaj przyjść. Niestety z przyczyn proceduralnych nie udało się. Jestem dzisiaj tutaj. No, Gieksa to jest marka sama w sobie. Z góry są narzucone cele, jasno przedstawione, o co klub gra, o co klub rywalizuje. I wydaje mi się, że właśnie to mnie zmotywowało, aby tutaj przyjść, móc rozwijać się i być coraz lepszym. Zarówno też z korzyścią dla zespołu, jak i dla mnie. Powiedz mi, jakie są Twoje atuty boiskowe i na jakiej pozycji najlepiej się czujesz? Najlepiej się czuję na lewej obronie. Wydaje mi się, że jest to moja nominalna pozycja, chociaż w ostatnim półroczu zdarzało mi się na różnych pozycjach grać. Trener w poprzednim zespole różnie mnie ustawiał na boisku. Wydaje mi się, że z korzyścią dla mnie. Wydaje mi się, że lewa obrona jest to moja taka mocna pozycja i daj Bóg, żeby same dobre występy w Gieksie były na tej pozycji. Powiedz mi, jak wyglądała Twoja dotychczasowa kariera piłkarska? Bardziej to przygoda. Kariera to może zbyt dużo powiedziane, ale pierwsze szlify zbierałem w Śląsku Wrocław, spędziłem tam 2,5 roku. Później zaczął się dla mnie taki niezbyt przyjemny okres wypożyczeń. Były to kolejno Olimpia Grudziądz, później krótki epizod w Chojnicach, później była Wisła Płock, Skra Częstochowa, Odra, Opole, dwumiesięczny pobyt w Termalice, rok czasu w Puszczy, nie Połomice i na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że to będzie Gieksa. To powiedz mi jeszcze, co chciałbyś osiągnąć z katowicką Gieksą? Przede wszystkim chciałbym się rozwijać jako osoba. Wydaje mi się, że dla mnie to jest dobry wybór być tutaj. W Gieksie się rozwinę jako człowiek, przy tym podnosząc swoje umiejętności piłkarskie. Co chciałbym osiągnąć? Awans przede wszystkim do Ekstraklasy. Udało się awansować z drugiej ligi do pierwszej, brakuje z pierwszej do Ekstraklasy i wydaje mi się, że jest to cel nadrzędny. To pozostaje mi życzyć tylko powodzenia. Dzięki wielkie. I zdrowia. Dziękuję.